Sposób opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych od lat był przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami oraz władzami podatkowymi. Sytuacji nie poprawiało orzecznictwo sądów administracyjnych, które prezentowało różne przeciwstawne koncepcje w tym zakresie. Specyfiką spółki komandytowo-akcyjnej jest powiązanie w sobie. Y Atrybutów spółki komandytowej, spółki osobowej i spółki kapitałowej. Oznacza to, że wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej nie mają w trakcie roku podatkowego czy w trakcie roku obrotowego spółki prawa do zysków generowanych przez nią. To prawo pojawia się dopiero w momencie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o podziale zysku. Hmm która następuje po zamknięciu sprawozdań finansowych spółki, przedstawieniu przez biegłego rewidenta opinii na temat sprawozdania. Co do zasady w polskim prawie podatkowym, spółki osobowe opodatkowywane są nie są podatnikami podatku dochodowego, podatnikami są ich wspólnicy. Oznacza to, że u wspólników co do zasady powstaje obowiązek podatkowy, w większości spółek osobowych jest to oczywiste, że powstaje on w trakcie roku, w trakcie roku podatkowego. Jeżeli podatek występuje, jeżeli, jeżeli występuje dochód do opodatkowania, podatnicy są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Przedmiotem sporu, jaki toczył się pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, był moment czy zakwalifikowanie momentu, w którym dla akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej taki przychód powstaje. W wydanej uchwale sędziowie NSA uznali, że przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej posiadającego status osoby prawnej podlega opodatkowaniu dopiero z chwilą otrzymania dywidendy ze spółki na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podziale zysku, nie zaś na bieżąco w trakcie roku podatkowego, jak ma to miejsce w innych spółkach osobowych a co w praktyce oznacza podjęta uchwała. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na to, że w przypadku spółki komandytowo akcyjnej nie można mówić o prowadzeniu przez, akcji, przez jej akcjonariuszy działalności gospodarczej. Ze swojej istoty, z istoty spółki komandytowo-akcyjnej wynika, że akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej są jej jedynie biernymi uczestnikami. W związku z tym zdaniem sądu administracyjnego nie można w żaden sposób powiedzieć, że przypisywane im dochody są dochodami z działalności gospodarczej. A w polskim prawie podatkowym jedynie dla dochodów z działalności gospodarczej przypisana jest czy określona jest zasada opodatkowania ich już w momencie kiedy stają się należne, a nie w sytuacji, w której podatnik miał możliwość ich otrzymania. W związku z tym a, z, naczelny sąd administracyjny podkreślił, że do tego, żeby oczekiwać od akcjonariuszy spółki komandytowo akcyjnej samoopodatkowania się e, e, czy opodatkowania się w momencie wcześniejszym niż e, wypłata e, czy otrzymanie dywidendy e, um, uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki Komandytowo Akcyjnej, musiałoby dojść do zakwalifikowania otrzymywanych przez nich dochodów jako dochodów z działalności gospodarczej, czyli tych, które są opodatkowane w momencie, kiedy stają się tylko należne, mimo że jeszcze nie zostały otrzymane.